Witalski, jest 9 września na Podlasiu, prawdziwkowe żniwa w pełni. Ja obskoczyłem swoje miejscówki w rewirach blisko domu, a teraz realizuję plan. Już kilka dni mi chodzi po głowie, żeby wyskoczyć właśnie tutaj, gdzie chodziłem ze zrzutami, i wytypowałem kilka miejscóweczek takich, gdzie jest daleko, a nie ma dojazdu samochodem. Miejsca wyglądały mi tak prawdziwkowo i ruszam. Zobaczę, co z tego będzie. Też nie ukrywam, że jak chodzę u siebie, gdzieś jakieś drzewo widzę trochę zarysowane, to już mi chodzą zrzuty po głowie. A tu tak niby prawdziwki, ale jak tyczunia się pojawi, jakaś stara, to nie ominę. I tradycyjnie, jak coś uznam za ciekawe, to nagram, a nazwa kanału zobowiązuje. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, zatem grzejemy. Dobrze się zapowiada. Pierwsza miejscóweczka, którą obstawiałem, wziąłem koźlaka, żeby w razie W nie było puste wiaderko, ale jest pierwszy. Takie grzybki lubię. A tutaj dwa następne. Znaczy, że teoria zaczyna działać w praktyce. Trzy. I lecimy dalej. Teraz u mnie właśnie w takich bluzeczkach lubię siedzieć. Znaczy, to nie jest u mnie, ale taki teren. Lecimy. Takie to uwielbiam. Ale ten dobrze jest. To mogę sobie pozwolić na głodne gadki, bo po pierwsze się nie ścigam z nikim, bo nie znam miejsc, nie wiem, gdzie ścigać się. I nawet jak ktoś mnie zobaczy i usłyszy, to lata mi to, bo on mnie absolutnie nie zna. A nieraz człowiek musi pogadać sam z sobą. Nie dla mnie grzyb. Z kimś mniej inteligentnym. Lecimy. Tu się wbiłem w takie moje ulubione świerczki. Ale bardziej za tyko niż ten. Niż za prawdziwkami. A tu patrzcie, co się dzieje. Takie sobie rosną kloce. Już budżet tak podserowany, że ho, ho, ho. Dobra dnióweczka będzie. Dobrze, dobrze. Jeszcze tylko tyczunie i czad. To co tu się dzieje w tych świerkach? To szok, patrzcie tu. Raz, dwa. 3, tam 4, 5, 6, 7. Chyba mam nową miejscówę. Patrzcie, tu tak cały czas jest jeden. Tutaj zaraz drugi. Tam już dalej widzę po prostej. Trzeci, kurde, żniwa. Jeszcze w życiu tak nie trafiłem prawdziwków, bo już prawie pod pełne te wiaderko 10-litrowe. Stamtąd idę. Kilometry długie. O, grzeje tam. Do góry i w dół, ale tam fajna taka jest miejscowa. Tam znalazłem to tykie, wtedy też jedno podniosłem. Ale ten lasek, ale tam kurde w tych świerkach. To był strzał. Cicho siedziałem, już mi się załączyła dyskrecja i ten przyczaja, ale naprawdę, kurde, tak te prawdziweczki tam rosły. 13, 8, 5, kurde, szok. Szok, 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 ale lecimy dalej, wyprawa na razie jest. Klasa! Analizy takie na ten, nad mapami w pamięci gdzieś miały sens, bo tam gdzieś podniosłem tę tyczkę, kawałeczek dalej. A tu już jednego wyjęłem. A tutaj proszę, jeden. Jeden, drugi. Tam trzeci.
Ja widziałem, ktoś kroił. Może coś będzie z tego. Się chodzę, rozglądam bardziej zatyczkami. A tu co nieraz takie siedzą śliczności. Niedługo nie będę miał w co ładować. Ale dzioneczek jest centralnie na plus. Grzyb dnia. Ale tego to już nie ten. Nie zabiorę raczej w ciemno, bo nie mam gdzie kłaść. Pełne wiaderko tego bym doładował. Nie sprawdzę tylko, czy zdrowy, czy w tym miechu, czy jak to się zwie, nie ma towaru, ale gigant niezły. Dobry znak, nikogo nie było. Ale nie, widać, chodzą tutaj ludzie. Chociaż ja już się nachapałem, kurde, prawie pełne. Z założenia głównie ciąłem na te miejscówki dla tych brzuzek takich i mchów, bo w moich rewirach właśnie rosną w brzuskach, teraz w małych mchach, a tak jak tutaj jeszcze w tej drągowinie jest takich kilka kęp samych brzuzek i w nich nic. Tutaj jakoś właśnie zmiana jest terenu, niby niewielka różnica, oto kilometr jest 15 ode mnie, ale tutaj rosną w świerkach jakiś taki mech, tak jak tu ta drągowina, tego takie te miejscóweczki inne są, ale kurwa, kapitalny wypad. Na pałę wyskoczyłem, można powiedzieć. Nigdy tu nie byłem na grzybach. A zbiory takie, że kapitalnie jeszcze. Zobaczę, może na powrocie coś trafię, ale kurde, za dwa dni tu przychodzę i będzie kolejny odcinek zaje lux zbiory i takie tamtego różne. Aż nagram, bo tych czerwonych osaków już dawno nie znalazłem. U nas jakoś one wynikły, a tutaj ten. Kurde, no i wezmę je, bo tych. Wyjazd. Nie ma. Bo jest tego towaru. Fajne podgrzybki to już ten zostawiałem, bo nie mam gdzie. Nie mam ich gdzie kłaść, ale. Wyjazd. Ale wypad jest mega klasa, no nie znam zupełnie miejscówek, bez pośpiechu, powoli, no lajcie, bo no co, nigdzie nie będę biegł, nie wiem, czy tego brać, olbrzyma, chyba mu odpuszczę, ale nie muszę nigdzie biec, no bo nigdzie nie muszę zalecieć, nie znam metr, ale jest klasa, jest mega giga zajebisty wypadzik, czad. O, nie mogę. Jeszcze nie mam gdzie kłaść. Opadłem z sił. A tu jeszcze takie kloce rosną. Bez kitu. Wyprawa. Przekozak. Pakujemy. Co tam? Nie zostawiamy świadków, ale... O. Wypad mega. Nowe rewiry. Bez pressingu, bez pośpiechu. Pojemnik za mały. Lecę. Już mam do samochodu za 2 km, tylko to nie jest źle. Może nie zemdleję. Do następnego.